Agnieszka Kotońska jeszcze do niedawna była znana głównie dzięki udziałowi w programie, w którym oglądało się inne programy. Z czasem status uczestniczki Google Box przed telewizorem widocznie przestał jej wystarczać i od jakiegoś czasu realizuje się jako pełnoprawna influencerka. Internetowa kariera Agnieszki Kotońskiej ma nie tylko blaski, lecz także cienie, o czym przekonała się już przy kilku okazjach. Jeszcze niedawno uczestniczka Google Box musiała się tłumaczyć z używania filtrów i wygładzania zdjęć, czego ta regularnie się wypiera. Wcześniej z kolei zasłynęła stwierdzeniami, że czuła się na własnym ślubie jak papież, a ludzie porównują ją do Natalii Siwiec. To wszystko nie zmienia natomiast faktu, że zgromadziła na Instagramie ponad 300 tysięcy obserwujących, którzy lajkują jej kolejne przemyślenia i metamorfozy. Niedawno Agnieszka postanowiła też zorganizować z fanami sesję Q&A, podczas której poruszyła wiele intrygujących tematów. Jednym z pytań, czy raczej próśb, była wiadomość dotycząca zdjęcia ze ślubu aspirującej celebrytki z Arturem. Nie jest tajemnicą, że Kotońscy pobrali się już ponad 2 dekady temu, a całkiem niedawno świętowali 23 lata bycia razem, czym chwalili się m.in. w sieci. Agnieszka postanowiła spełnić marzenie internauty i podzieliła się fotografią, na której widzimy, jak wyglądała jako 21-latka. Trzeba przyznać, że po tylu latach ciężko ich rozpoznać.